skazani za udział w protestach na Białorusi. Władze podały liczby znak zapytania Białoruś. 1832 osoby skazane za udział w protestach od sierpnia 2020 rok. 1832 osoby zostały skazane na Białorusi w procesach związanych z udziałem w protestach, poinformował we wtorek wiceprezes białoruskiego Sądu Najwyższego Waler Kalinkowicz. Jego zdaniem wyroki były sprawiedliwe, bo 60% z tych osób skazano na ograniczenie wolności, choć mogły trafić do więzienia. W okresie od sierpnia 2020 rok do początku lutego bieżący rok za przestępstwa w ten lub inny sposób związane z akcjami protestu po uznanych za sfałszowane wyborach prezydenckich skazano 1832 osoby, poinformował wiceprezes białoruskiego Sądu Najwyższego Waler Kalinkowicz, cytowany przez agencję Bełta. Uściślił, że wśród tych osób jest 168 skazanych za udział w zamieszkach, 396 za działania poważnie naruszające porządek publiczny, 468 za obrazę przedstawicieli władz, 29 za pomówienie. Ponadto 126 osób skazano za chuligaństwo, 86 za obrazę symboli państwowych, 27 za wzniecanie nienawiści, a 7 za terroryzm. Wiceprezes Sądu Najwyższego uznał wyroki za sprawiedliwe, ponieważ, jak powiedział, prawie 60% oskarżonych osób ukarano ograniczeniem wolności, chociaż kodeks karny przewidywał także kary więzienia. Do więzień trafiły 663 osoby, 36% z ogółu skazanych. Ponad 1000 więźniów politycznych. Liczba wskazana przez urzędnika nie obejmuje wszystkich skazanych w sprawach politycznych, np. byłego pretendenta do udziału w wyborach prezydenckich Wiktora Babalki skazanego za rzekome machinacje finansowe na 18 lat więzienia i wielu innych osób. Obrońcy praw człowieka z ośrodka Wiasna i innych organizacji na Białorusi uznali za więźniów politycznych 1061 osób. Należy przy tym zaznaczyć, że aktywiści nie dysponują pełnymi informacjami na temat procesów i liczby skazanych.